dobry wszystkim. Dzisiaj zabrałam Was na krótką wycieczkę po jednej z dzielnic Gdańska. W piękny, jesienny, słoneczny dzień. Nie bez przyczyny, ponieważ dzisiaj będzie o budynkach, które mamy w ofercie dla Was. A że jesteśmy firmą z Gdańska, mieszkamy tutaj, pracujemy, także większość tych budynków jest z Gdańska lub z całego Trójmiasta. Dla tych, którzy nie wiedzą, Trójmiasto to są trzy miasta: Gdańsk, Sopot i Gdynia, które są, można powiedzieć, całością, ponieważ nie ma żadnej przerwy między nimi. W tym krótkim filmiku wzięliśmy Was na wycieczkę po zabytkach Oliwy. Na pewno zwróciliście uwagę na Kościół Świętego Jakuba. Oprócz tego tam była szafarnia. Oprócz tego był jeszcze dom bramny. W którą to stronę? Tu, o, tak. I przejeżdżaliśmy tutaj. To była ta brama. Te wszystkie budynki są w tej wycinance. Zabytki Oliwy. O, tu jest Kościół Świętego Jakuba. Tutaj przejeżdżaliśmy, tędy. Jest to model w skali 1 do 200 i są tutaj cztery modele. Kościółek Świętego Jakuba, szafarnia. Tutaj są okienka zrobione z folii. Fajnie to wygląda. Oprócz tego tam jest jeszcze ten dom bramny. Aha. I stajnie królewskie. To była dzielnica Oliwa. A teraz przechodzimy do Gdańska. Nad Motławą sztandarowy nasz żuraw, który na pewno wszyscy znają, również w skali 1 do 200. Po drugiej stronie Motławy mamy Spichrze. Tak wyglądają po sklejeniu. I również Spichrz Królewski. Z Gdańska jedziemy do Sopotu, a tam jest wszystkim znany Monciak, czyli ulica Bohaterów Monte Cassino. Ale gdy tylko trochę odbijemy od ulicy Bohaterów Monte Cassino, czyli tego popularnego Monciaka, idąc z góry w stronę morza, odbijemy w lewo, to tam znajdziemy przepiękne, klimatyczne uliczki z zabytkowymi budynkami, z charakterystycznymi werandami. Jest ich około 300. Ten konkretny budynek to jest budynek wymyślony. To nie jest budynek, który naprawdę istnieje, ale jest bardzo, bardzo na wzór tych willi sopockich. Bardzo podobne wille widzieliśmy w Jastarni, jak byliśmy kiedyś na wycieczce, ale również kiedyś byliśmy na konkursie modelarskim w Koszalinie i pojechaliśmy sobie na wycieczkę do Mielna. I tam również były bardzo podobne budynki z tymi werandami, z tymi koronkami. Willa w stylu sopockim prezentuje się tak, po sklejeniu. Tu ma tą słynną werandę. Także tak się prezentuje ten budynek. Szczerze mówiąc, sama bym chciała w takim mieszkać. Jeżeli wycieczka po Trójmieście, to oprócz Gdańska i Sopotu nie może zabraknąć Gdyni. Mamy w swojej kolekcji latarnię morską w Gdyni Oksywiu. To jest taka jedna z najstarszych dzielnic Gdyni. Latarnia ta niestety już nie istnieje. Działalność swoją jako latarnia zakończyła w 1933 roku. A została zburzona w 1939.
Tak się prezentuje budynek latarni morskiej na Oksywiu. Tu jest część latarniana, a tu jest część, w której latarnik mieszkał ze swoją rodziną. Tak to wygląda z jednej strony. Daszek. Okienka. I tył, gdzie się znajdował ogród, sad. Pewnie jakiś ogródek warzywny, ogród kwiatowy. Kolejnym budynkiem, który mamy w swojej ofercie, to kościół w Kozłowie. To jest malownicza miejscowość w województwie śląskim. I ten budynek, projekt tego budynku powstał totalnie spontanicznie. Po prostu byliśmy kiedyś na turnieju Warhammera, w którym Bartek brał udział. I ja, korzystając z pięknej pogody, pojechałam razem z Bartkiem i z Krzysiem, naszym synem. Korzystając z pięknej pogody, co można zobaczyć na zdjęciu, poszłam sobie zwiedzać okolice i zobaczyłam ten przepiękny kościół. Tak mi się spodobał ten kamień. Zobaczyłam, że po drugiej stronie ulicy jest plebania. Nie myśląc wiele, zapukałam do plebanii, na plebanie i się zapytałam księdza proboszcza, czy mogę zrobić zdjęcia, czy mogę pomierzyć kościół. Akurat miałam miarkę ze sobą. W mojej torebce można wszystko znaleźć, nawet miarkę. Ksiądz się zgodził. W związku z tym pomierzyłam kościół, zrobiłam rysunki, zdjęcia i w ten właśnie sposób powstał prościutki model przepięknego kościółka. Po sklejeniu wygląda on tak. To jest naprawdę prościusieńki. Ta część kościoła, ta kamienna, jest z XI bodajże. Chyba z XI albo z XII wieku, nie jestem teraz pewna. A reszta została dobudowana troszeczkę później. Także tak. Żeby przybliżyć Wam troszkę zabytki Gdańska, Trójmiasta oraz nasze modele architektury, przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy, który będzie wyświetlony na planszy na końcu tego filmiku. Także jeżeli chcecie, to skorzystajcie. Kod będzie aktywny od momentu publikacji tego filmiku do, już sobie tu patrzę, do niedzieli 24 października do północy. Także do północy 24 października w niedzielę mija ważność tego kodu rabatowego. A teraz już odwrócę kamerkę i pokażę Wam, co jest na stronach tych wycinanek. Przegląd modeli zaczynamy od zabytków oliwy. Na okładce mamy kościół świętego Jakuba. Opis po polsku i po angielsku. Instrukcja pisana i instrukcja rysowana. Tutaj mamy stajnie królewskie. Tu jest dom bramny. Tu mamy szafarnię. A tu już mamy kościół świętego Jakuba z podstawą. Tu mamy dach szafarni, okna. Tu mamy dalszą część kościołu, kościoła świętego Jakuba. Kopuła. Tu mamy stajnie królewskie, podstawę stajni i ściany. I tu jest instrukcja rysowana. Kościółek, szafarnia, dom bramny i
stajnie w Parku Oliwskim. A tu są zdjęcia wszystkich zabytków na żywo. Jedziemy do Gdańska. Nad Motławą znajduje się sławny żuraw. Troszkę historii. I tu już są rozrysowane części modelu. Front. Żuraw również jest w skali 1 do 200. I rysunki złożeniowe. Następnie po drugiej stronie Motławy znajdują się spichrze. Są to modele, są to budynki. Tak wyglądają po sklejeniu, które się idealnie nadają na wprawki modelarskie dla dzieci, ponieważ są bardzo, bardzo prościutkie i dzieci z niewielką pomocą dorosłych na pewno sobie poradzą. Tak to wygląda. Następny w kolejności jest spichrz królewski, który również nie należy do trudnych. Mamy instrukcję. Też jest w skali 1 do 200. Tak jak w poprzednich spichrze, żuraw. Tak wyglądają ściany budynku. Okienka. Tak wygląda instrukcja obrazkowa. I podstawa. Z Gdańska wyjeżdżamy i jedziemy do Sopotu. Idziemy na molo, na Mąciak, a później wchodzimy w boczne uliczki i się zachwycamy pięknymi sopockimi willami, których jest około 300. Charakterystyczne są te właśnie werandy i koronki na szczytach dachów. Też mamy opis słowny. Opis obrazkowy, dachy, to jest ta właśnie weranda, tu są okienka, ścianki. W tym modelu jest dostępna również laserówka do tego modelu, gdzie są wszystkie okienka. Kolumienki, które są na werandzie, oraz te takie szczyty werandy z tymi ażurowymi takimi elementami. Następne ścianki, pelargonie w oknach. Iglaki w ogródku. Instrukcja obrazkowa poszczególnych etapów budowy. I kilka zdjęć sklejonego modelu. Trzecim składnikiem Trójmiasta jest Gdynia. A tam mamy latarnię w oksywiu lub na oksywiu, jak to my gdynianie mówimy. A ja jestem gdynianką od urodzenia. Też instrukcja słowna. Instrukcja obrazkowa. Mamy dachy, ścianki, schody. Wieża latarni. I tutaj również można dokupić osobno zestaw laserowy, w którym znajdują się te szczyty dachów, które ciężko jest wyciąć z papieru. Barierka latarni, schodki. Mamy ścianki.
tu mamy o te szczyty dachów, które ciężko jest wyciąć, okna i podstawa. Tu kilka rysunków poszczególnych etapów i zdjęcia sklejonego modelu. Ostatnim budynkiem, który chciałabym Wam pokazać, jest kościół Świętego Mikołaja w Kozłowie, w województwie śląskim. Malutki, prosty budyneczek. Opis słowny. Tu mieliśmy z tyłu opis obrazkowy i dwie strony A4 modelu. To jest ta część z XIII wieku, a to jest dalsza część kościoła. Wieża, tu jest dalsza część wieży, tu. I do tego również mamy podstawę. Tak się prezentuje kościółek.